Cześć, kochani, z tej strony Damian ze Skating School. Mamy kwarantannę i tak generalnie ucichło na kanale. Wielu z was pisze mi, żeby wrzucić właśnie jakieś filmy, jakieś ćwiczenia i tak dalej. Bardzo mi miło z tego, z tego powodu. No i co? No, ja jestem taki leń, więc pokażę Wam pięć moich metod, które ja sobie robię, i to nie jest to, że teraz tak wymyśliłem. Ja naprawdę te metody stosuję, i to podczas oglądania Netflixa, podczas odpoczynku. Szczególnie robię sobie e, część z tych metod, głównie te rozciągające, odprężające, robię je sobie po bardzo trudnych dniach, kiedy gdzieś tam 6, 7, 8 godzin jeździłem na łyżwach, bądź rolkach. E, zakończone to jest często jeszcze treningiem hokejowym, gdzie naprawdę te moje nogi organizm jest na skrajnym wykończeniu wręcz. E, no i co? Pokażę Wam jak ja to robię na właśnie, jeżeli masz Netflixa to polecam, powiem Wam też, co oglądam przy okazji, co, co polecam Wam e, oglądać. Natomiast pokażę Wam te ćwiczenia, które ja wykonuję leżąc w zasadzie na tej kanapie. No i będąc jeszcze tutaj. Raz tutaj będę, a to na sam koniec. To już jest taki, e, no nie po treningu. To jest teraz fajne, nie? Że, że Wy sobie teraz e, możecie to poćwiczyć, żeby, żeby faktycznie gdzieś się tam zmęczyć. I te ćwiczenia tutaj, no, są fajne. no są fajne. Pokażę Wam, zresztą zobaczycie. Ok, włączamy Netflixa, włączymy sobie tutaj coś, ok, żeby nie było, ostatnio oglądamy i to Wam polecamy bardzo, razem ja z moją żoną, to jest the best w ogóle serial, Patrzy ok, chyba jest ok, to jest taka deseczka bokiem, w ten sposób, staram się tutaj ładnie podeprzeć, tyłek do góry i w ten sposób i sobie patrzę, tak? Ja tam też mam zegar, więc bardzo łatwo jest mi odliczać sobie czas. Na początku zawsze zaczynam od 30 sekund. Jak chcę ćwiczyć, robię kilka sobie takich serii. Kończę sobie na, na minutce, tak? Minutka to już jest naprawdę, naprawdę długo. Każdy, kto robi tego typu rzeczy, to już widać, zaczyna mi się tutaj vibro action włączać, a w zasadzie nic takiego nie robię. Oczywiście robimy to na dwie strony. O, właśnie w ten sposób. Tutaj mi się już... O. Trzeba znaleźć odpowiednie miejsce. Popa do góry. Dla chcących można jeszcze drugą nogę dać do góry. Eee, to już jest trudne. Tym bardziej na miękkim, eee, takim niestabilnym... niestabilnym... <laughs> już tu wcześniej zrobiłem dziurę. Teraz już rozwaliłem drugi raz. Nie mówcie, że nie. Ok, kolejne ćwiczenie, uwaga, zobaczyć, czy to będzie widać tu, jest balans z rozciąganiem, tak? Czyli rozciągam teraz mój mięsień tutaj czterogłowy. I nie róbcie żywiołów takiego, że tu o, ciągniecie, to jest często, częsty błąd. Tutaj musi być pozycja równa, tak? I teraz nie ciągnę tutaj z tyłu tej nogi do góry, tylko. Napinam mocno pośladek, i wtedy czuję, że tutaj bardzo fajnie mi się ten mięsień rozciąga. To jest bardzo, bardzo fajne ćwiczenie. Jak zrobię to, zobaczcie, cały czas stoję na jednej nodze i teraz staram w ten sposób. I tutaj czuję, o! Jak mi w tamtym miejscu się fajnie rozciągało. Tutaj pośladkowy, i tutaj z tyłu ten dwugłowy, tak? No i dwie nogi, nie? Dwie nogi, w ten sposób tutaj. Spinam pośladek, a później spinam to, no i cały czas sobie patrzę, tak? To jest takie ćwiczenie, raz, że balans, dwa, że naprawdę się rozciągam. Naprawdę fajnie, fajnie daje. To sobie robię też taką seryjkę. Później przechodzę tam, do tego miejsca. Czekajcie teraz, żeby ułożyć dobrze tą kamerę, żeby to było widać. Dalej sobie patrzę na mój Netflix i podchodzę i tutaj robię krzesełko. To jest w ogóle ćwiczenie mistrz. Plecy proste. Tutaj kąt prosty, tak? Tutaj nie robimy tego w inny sposób i krzesełko. Minuta. Minuta w krzesełku to jest ogień w nogach, naprawdę. I tutaj uwaga, nie wisieć gdzieś tam na tych kolanach. Właśnie tutaj głównie naprawdę musicie czuć, że faktycznie tutaj wasz mięsień cztery głowy, czyli tutaj uda są mocno pracują, tak? Po minucie czasu naprawdę poczujecie. No i tak jak mówiła. Się to jest taki interwał, jakby minuta pracy ciężkiej, minuta odpoczynku, minuta pracy, minuta odpoczynku, minuta pracy, potem odpoczywacie. Czyli 5 minut takiego ćwiczenia naprawdę jest miazga. Wiedzą o tym ludzie, klienci, moi kursanci, którzy no, pytają się mnie, co robić w domu, żeby wzmocnić swoje nogi, tak? Krzesełko, prosta rzecz. No i ja też często patrzę sobie wtedy na, na Netflix, tak? Polecam, bardzo fajnie się wtedy ćwiczy. Okej. Okay. Nie wiem, jak długo wytrzymałem, ale słychać już, jak ja mówię, nie? Niby takie proste, a naprawdę daje. I teraz zauważcie, rozciągam w zasadzie tak samo, ten sam mięsień, co wcześniej tu, z balansem, ale odpoczywam. Teraz już jest relaks. nie? Nie napinam tego mięśnia jakoś mocno, tylko w ten sposób sobie go rozciągam. No i patrzę sobie na Netflix, <laughs> patrzę sobie na telewizor. Jak rozciągnąłem tą stronę, hop, i od razu dociągamy tutaj, nie? Antagonistyczny mięsień czyli z drugiej strony, teraz mi tutaj dwugłowy się bardzo fajnie rozciąga. Polecam i co, I trzymać, i patrzeć, nie? To jest no, ja jestem lane, tak jak mówię. To, jest, to są moje takie metody, ja ich nie, nie wymyśliłem teraz. Ja po prostu tak robię. Przychodzę. Patrzę i się rozciągam i w ten sposób. Oczywiście kto potrafi próbuje się dociągnąć do kolana, tak? Ważne żeby tu nie oszukiwać, żeby to kolano było proste, nie robić czegoś takiego. Już lepiej jak nie potrafisz dojść do końca do stopy gdzieś tam tak jak ja, to już lepiej się o dotąd złapać, ale mieć proste kolano. To też jest częsty błąd. Jasne, umiem, nie? A tu taka była. Nie, nie, kolano musi być całe tutaj wyprostowane. Jak nie potrafisz dojść do stopy, gdzieś tam z tyłu dalej, nawet złapać tak, to próbujesz tak daleko jak potrafisz i dociągasz. I tutaj po prostu aż jak będę czuł to wtedy kończę, nie, to nie patrzę specjalnie na zegarek, patrzę na film cały czas i a okej, okay, dobra już czuję, że mięsień jest fajnie naciągnięty, jest wszystko ok. To jest super rzecz i ostatnia i to robię zawsze po bardzo trudnych treningach. I trudnych dniach po takim rozciąganku. Biorę sobie tutaj moje poduszeczki pod plecy, zaraz wam pokażę. Tak właśnie ćwiczę, to znaczy odpoczywam. Ale o co chodzi? Dałem nogi w górę. Wrzucę wam pod filmem link do pierwszego lepszego artykułu, który znalazłem w Google na temat dawania nóg do góry. 20 minut, a nawet często do końca serialu. Później sobie to obniżam, jak czuję, że nogi już mam, bo o co chodzi teraz? Krew spływa, poprawia się moje krążenie i tak dalej, jest dużo innych plusów, ale nogi się lepiej zregenerują, odpoczną. Naprawdę po całym dniu, kiedy ja się jeździ na łyżwach, rolkach bardzo mocno, ta krew cały czas tam mocno krążyła, teraz odpływa, tak? To jest jeden z takich moich sekretów, które ja stosuję, dzięki którym potrafię bardzo dużo wytrzymać. Ok. Także zapraszam też do, do linku pod, pod nagraniem. O, dobra, już mi wypadło. Dobra, no i co, tutaj leci sobie ten mój serial. Chciałem Wam jeszcze pokazać, co ja Wam tutaj mogę. Co bym Wam tutaj polecił? Oczywiście u mnie leci mnóstwo bajek, bo oczywiście dzieciaki wyjaśniamy to sobie bardzo często oglądam. Niebezpieczne produkty to sobie bardzo często oglądam. What Water Health polecam. Tutaj, o, pracujące mamy. No to też. To tak dla rozrywki. O, to bardzo lubię. Bardzo lubię popatrzeć, jak, jak są, jakie są możliwości na tym świecie, jakie są chaty. Po prostu w głowie się nie mieści. Zobaczcie sobie, bo to są tutaj naprawdę bardzo, bardzo fajnie zrobione te, te odcinki. No, nie będę teraz włączać niepotrzebnie. No, jest jeszcze parę innych, wrzucę wam w opisie pod tym filmem. Jeżeli chcecie, bo to też fajnie pokazuje często, jaki ktoś ma Mindset. O taka chatka. Naprawdę niektóre filmy, które się zobaczy na Netflixie, naprawdę odmieniają. Na przykład wiele ludzi o tym nie wie, ale nie je mięsa. Nie je mięsa i też dzięki w zasadzie filmowi na Netflix. I to wam też rzucę tutaj pod, jeżeli jesteście ciekawi. Zawodnik UFC właśnie robił materiał dla Netflix na temat niejedzenia mięsa. Świetny materiał, polecam Wam. Jeżeli nie macie Netflixa, no to oglądajcie co tam sobie chcecie oglądać, oczywiście. No ja to tak sobie tutaj zrobiłem, no bo tak jak mówię, gdy już dzieci śpią, gdy ja przychodzę po, po całym dniu, to, to robię sobie. Takie ćwiczenia odprężające, relaksacyjne, czyli rozciąganko i to, co Wam pokazałem. Natomiast jak chcecie dodać do tego jeszcze ćwiczenia, które Was wzmocnią, ja sobie też teraz robię, siedząc w domu, no to robię sobie balans z rozciąganiem. Taką deskę boczną i krzesełko. Krzesełko, zróbcie sobie 5 minut ćwiczeń, 5 minut bite ćwiczenie. Nogi wchodzą wiadomo gdzie tam. No, także polecam. Dobra, no to co? Moi kochani, trzymajcie się zdrowo. Mam nadzieję, że, że wszystko u Was w porządku. Jeśli chodzi o mnie, no to wrócę oczywiście z takimi tutorialami. E, robiłem już nawet w tym celu ankietę, także mam mnóstwo już rozpisaną listę, jakie rzeczy będziemy, będziemy nakręcać, jakie Wam będę opowiadał, czego się będziemy uczyć. A przy okazji, naprawdę bardzo fajne rzeczy dodatkowo się kroją, ale o tym to tam później Wam powiem, bo naprawdę bardzo, bardzo fajna. Bardzo fajna rzecz się kroi, taka grubsza. Teraz mam trochę więcej czasu, więc na tym pracuję. No nic, trzymajcie się, moi kochani. Do zobaczenia. Cześć.